tutaj miejsce na podpis. Jaka data? To jest projekt, który realizujemy w trzech krajach, w Polsce, na Słowacji i Węgrzech, dotyczący głównie praw osób głuchych i ich uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim. On ma sześć takich bloków działań, które trochę brzmią zagadkowo i to jest gromadzenie opinii, badanie opinii, sign-writing, wolontariat, sesje strategiczne i upowszechnianie. Myślałem, żeby metodą burzy mózgów i metodą projektu w trakcie tych dwóch spotkań w Krakowie i Tarnowie dojść do, jakoś podzielić te tematy. Niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze. Łatwiejsze to sign-writing i wolontariat. Upowszechnienie też stosunkowo łatwe, sesje też. Te są takie trudniejsze, ale bardzo podobne. Dojść do tego, żebyśmy mogli zobrazować czy pokazać dzięki grupom młodzieży, na czym polega takie gromadzenie opinii. Mamy dwie grupy młodzieży, czy cztery grupy młodzieży, prawda? No zależy jak ich podzielimy, możemy ich pomieszać, nie musimy dzielić Kraków, Tarnów, możemy ich po prostu pomieszać. No i na przykład rzucamy... Nie muszą być dwie grupy, może być ich więcej. Może być więcej. Na przykład rzucamy temat. Mamy tutaj kilka tematów, na przykład dostęp do informacji o Unii Europejskiej. I oni muszą, na przykład każda z tych grup, mając dostęp do internetu w danym momencie, zdobyć informacje na ten temat. Gdzie głusi mogą czego się dowiedzieć o internecie? W jaki sposób? Gdzie szukać? Potem robimy dyskusję. Dwie grupy, każda zgłasza swoje propozycje. Jedna przedstawia takie, druga przedstawia takie. Jak młodzież korzysta z nowych technologii, żeby polepszyć swoje możliwości komunikowania się? Tak, no bo mamy teraz smartfony, wysyłamy SMS-y, jakieś wideokomunikatory, Skype'y, nie Skype'y i tak dalej. Jakie jest ich zdanie na ten temat? Co jest najlepsze, co jest najgorsze? Czego chcieliby, jak widzą, nie wiem, przyszłość tych komunikatorów, co im najlepiej idzie, co im najbardziej pomaga w komunikowaniu się między sobą i ze słyszącymi. I chciałem, żeby młodzież zainscenizowała z jednej strony taką scenę, kilka jakichś z udziałem młodzieży fajnych fotografii, żeby powstało, które pokażą, na czym ten sign-writing polega. My takie scenariusze zaczęliśmy opracowywać tutaj. A to, co chciałbym, żeby młodzież zrobiła, to wymyśliła, jak o tym najłatwiej, najtrafniej opowiedzieć innym.